Może to nie jest wielka inwestycja za 200 milionów, ale prawie za 17, ale bardzo ważna, tak? Czyli tu po prawej stronie jest nasze okno na świat, port, który się bardzo mocno rozwija. Dla nas to jest oczko w głowie. Pilnujemy, bronimy, kiedy tam się coś dzieje złego, też o tym mówimy głośno i będziemy tak robić, bo uważam, że to jest w interesie regionu, żeby port się rozwijał bardzo mocno, potężne inwestycje się dzieją, ale żeby było jeszcze lepiej, to oczywiście te inwestycje drogowe, jak tutaj ten odcinek budowa ronda, poprawa jakości komunikacji, poprawa skomunikowania tego terenu z lotniskiem, oczywiście też tutaj prace związane z linią się toczą, bardzo ważne, bardzo istotne. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to wszystko zamknąć, ale z drugiej strony ta infrastruktura wokół lotniska cały czas zyskuje na jakości. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Jest to trzeci odcinek przebudowywanej drogi wojewódzkiej 913. W 2016 roku zakończyliśmy rozbudowę tej drogi do dwóch jezdni. Następnie w 2021 roku została przebudowana droga od drogi krajowej 86 do drogi krajowej 78. To jest trzeci etap, gdzie największym wyzwaniem dla nas był teren, technika. Tutaj tu są warstwy wodonośne, ten teren jest podmokły, ale udało się pokonać wszystkie te trudności w niecały rok. Ten fragment drogi wojewódzkiej 913 stanowi fragment naszego docelowego układu komunikacyjnego, nad którym spółka w tej chwili pracuje, układu komunikacyjnego przed terminalami pasażerskimi. To bezkolizyjne skrzyżowanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, któremu serdecznie dziękuję za tak wspaniałą realizację. I chciałbym przy tej okazji podziękować, dlatego że to rozwiązanie znacznie ułatwi dojazd i pasażerów, towarów do lotniska w Pyrzowicach.